przyjaciółka 16-letniej Ani, Karolina, umawia się z chłopakiem, o którym marzy jej koleżanka. Właśnie nie zgodziłaś. Dlaczego? Ania jest zazdrosna i wściekła na przyjaciółkę. Postanawia ośmieszyć Karolinę przed Arkiem. Super! Między dziewczynami dochodzi do bójki o chłopaka. Raz się pocałował i od razu chłopak. Przywal jej! Jeszcze raz! Matka nie zwraca na mnie uwagi. Małgosia Żak z drugiej klasy gimnazjum ma pretensje do mamy, która zajmuje się tylko chorym synkiem. Odtrącona dziewczyna zamierza udawać chorobę. Musi się rozchorować na tyle, żeby mama wreszcie zauważyła, że w ogóle istnieje. Gimnazjalistka postanawia najeść się surowych ziemniaków, żeby trafić do szpitala i w ten sposób zwrócić na siebie uwagę mamy. Zjadłam te ziemniaki. Mam nadzieję, że wylątuję przez to w szpitalu. Ała! Ała! O Jezu! Zostaw! Ja mu pomogę. Wspominam, że na jutro leci. I tak od teraz. To ty może normalnie... Małgosia Żak to uczennica gimnazjalnej klasy 2A. Odkąd urodził się jej ciężko chory brat, wszystko w jej domu się zmieniło. Ostatnio dziewczyna jest ciągle zdenerwowana i ma żal do matki, że ta całą swoją uwagę poświęca chłopczykowi. Ojciec gimnazjalistki musiał wyjechać do pracy za granicę, żeby zarabiać na kosztowne leczenie synka. Jezu, on zawsze płacze, tak? A ja tylko cię raz poprosiłam tą głupią sukienkę. Kochanie, płaczę, bo jest chory. Jesteś dorosła, powinnaś już to rozumieć. Co, nie jestem dorosła, mam 14 lat. Ale to on jest chory, a nie ty. Małgosia nie jest już dzieckiem. Chciałabym, żeby mi pomagała przy Piotrusiu. On naprawdę jest bardzo chory. Potrzebuje stałej opieki. Potrzebuje jej pomocy, a Małgośka myśli tylko o sobie. Nie skończyłam jej szyć tej sukienki, bo Piotruś źle się czuł. To chyba ważniejsze było. Mama nic nie rozumie. Nie chodzi o głupią sukienkę, ale o to, że ja też jestem jej dzieckiem. Ale ja jej jeszcze pokażę, mam plan. No pospiesz się. Licealistki z pierwszej B, Ania Ciesielska i Karolina Jabłońska, znają się jeszcze z gimnazjum i są najlepszymi przyjaciółkami. Ania od roku jest zakochana w najprzystojniejszym chłopaku w klasie Arku. Chłopak podoba się też Karolinie, ale dziewczyna udaje, że nie jest nim zainteresowana, żeby nie robić przykrości przyjaciółce. On jest dobry z fizyki i matmy, niech cię pouczy. Ale ja też jestem dobra z fizyki i matmy, to ty nie jesteś. Hej Karolina, możemy pogadać? Możemy pogadać? Ale o czym? No wiesz co, mam sprawę, nie bój się, nie spóźnisz się na matmę. Spoko, poczekaj się w klasie. Okej. Kocham Arka strasznie, ale przecież wiem, że mu się nie podoba. Co innego Karolina, ona jest śliczna. Mam tylko nadzieję, że on nie chce się z nią umówić, bo chyba bym umarła. Świetnie wyglądasz, wiesz? Dzięki. To potem mnie tu ciągniesz? Nie, nie. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Chciałbym, żebyś pozowała mi do zdjęć. Rozbieranych? Może innym razem. Słuchaj, teraz chodzi mi o sesję modową na informatykę. Tych z ciuchami sportowymi? Dokładnie. Ty chyba interesujesz się modą, masz cholerę ciuchów. Codziennie widzę cię w czymś innym. No tak, ale ciuchów sportowych nie mam. Spoko, mała. Ja wszystko załatwię. To co, jutro po lekcjach? Okej. Do zobaczenia. Oh my god, Arek Daniulak mnie podrywa. Super, on jest taki śliczny. Tylko jest jeden kłopot. Co ja powiem Ani, ona go kocha. Klasa Małgosi Żak ma lekcję chemii z wychowawczynią Alicją Stańko. Po porannej kłótni z mamą dziewczyna jest zła, że mama znów nie znalazła czasu, żeby uszyć jej obiecaną sukienkę. Gimnazjalistka za wszelką cenę chce zwrócić na siebie jej uwagę. Rozdam po odrobinie stężonego roztworu kwasu siarkowego, tylko błagam, bądźcie ostrożni. Rany, co ty taka wkurzona? Znowu mama? Nie uszyła mi sukienki. Już miesiąc temu mnie prosiłam. No ale dziwisz się. Ciągle coś dzieje się z twoim bratem. Błagam cię, Milena, nie broń jej, okej? On ma mnie gdzieś, tak samo zresztą jak ojciec. No ale przesyłała wam kasę. No i co z tego, skoro ta kasa idzie dla Piotrka, nie dla mnie? Siedzi w Niemczech i się niczym nie interesuje. Zresztą to wina matki, ona go tam wysłała. Co ty wolałabyś, żebyście nie mieli kasy? Proszę, dziewczyny, macie przygotowane wszystko? Papier, drewno i tkaninę, tak? Uważajcie z tym kwasem. Wolałabym, żeby było jak dawniej. Kiedy tata pracował w Polsce, mama prowadziła swój butik.
Wszyscy mi zazdrościli super rodziny i super życia. Jesteś jakaś głupia? Wolałabyś jakieś ciuchy niż swojego brata? Żebyś wiedziała. Cisza teraz, wracamy do doświadczenia. Umieśćcie drewienko... Małgosia ma pretensje do matki, że zajmuje się tylko chorym synkiem. Obwinia ją, że ojciec wyjechał do Niemiec, żeby mogli opłacić drogie leczenie chłopca. Uważa, że rodzice zupełnie ją lekceważą. Dziewczyna postanawia celowo się skaleczyć. Bo nic mi nie jest, no to teraz coś mi będzie. Ała, proszę pani, o Jezu, ale się skaleczyła. Ojej, co ty zrobiłaś? Pokaż. Au. Cisza. Nie no, na szczęście to nic wielkiego. Idź do higienistki. Milena, możesz z nią pójść? Tylko rękę do góry trzymaj. By nie zdarzyć. Dobrze, a my wracamy do doświadczenia. Zwariowałaś? O co ci chodzi? Zrobiłaś to specjalnie, nie rób ze mnie idiotki. No i co z tego? Myślisz, że teraz ci mama tą głupią sukienkę uszyje? Jezu, nie chodzi o sukienkę, tak? Myślę, że w końcu zauważ, że w ogóle istnieje. A jak tego nie ogarniasz, lepiej mnie zostaw w spokoju. Gośka to moja najlepsza przyjaciółka. Znamy się od początku gimnazjum. Ale na początku była zupełnie inna. Wyluzowana, dało się z nią normalnie pogadać. A teraz ciągle nadaje na swojego brata i mamę. Już tego się nie da słuchać. W sumie sama nie wiem, czy ona sobie czegoś nie zrobi. Kompletnie jej nie kumam. Małgosia specjalnie skaleczyła się podczas lekcji chemii i teraz ma nadzieję, że higienistka odeśle ją do szpitala. Liczy, że wtedy mama bardziej zainteresuje się nią. Nie, to tylko płytka rana. Naprawdę. Ale może lepiej to trzeba przyjść w szpitalu, bo strasznie naprawdę dużo było krwi. Nie ma takiej potrzeby. Za chwilkę zrobię ci opatrunek i wszystko będzie dobrze. Ale naprawdę, może lepiej, żeby mnie opatrzyli na pogotowiu. Może, wie pani, zadzwoni po mamę, niech mnie zawiezie. Nie ma takiej potrzeby, a z tak płytkiej rany naprawdę nie mogło być zbyt dużo krwi. Zaraz zrobię ci opatrunek i możesz wracać na lekcję. Na pewno? Mhm. Tak, na pewno. Do bani. Higienistka nie da się nabrać. Ale przynajmniej mam opatrunek. Pójdę do mamy i powiem, że mnie bardzo boli. Nie jest to wprawdzie choroba śmiertelna, wiadomo. Ale może przynajmniej przestanie na chwilę gadać o moim bracie. W klasie licealnej kończy się matematyka. Ania koniecznie chce się dowiedzieć, o czym Arek rozmawiał z Karoliną. Jest bardzo zazdrosna, chociaż stara się to ukryć. Karolina nie wie, jak powiedzieć przyjaciółce, że zgodziła się pozować chłopakowi do zdjęć. Ej, a to w ogóle o czym końcu z nim gadałaś? O niczym ważnym. Ej, co jest taka tajemnicza? No powiedz, ja tu umieram w ciekawości. Chodzi tylko o tą stronę internetową. Ale o co konkretnie? Pamiętaj, Karola, jutro po szkole. Zrób się na bóstwo. Umówiłaś się z nim? No coś ty. No to o co tu chodzi? Arek chciał tylko, żebym mu pozowała do zdjęć, no, do tej sesji. Chyba się nie zgodziłaś. Dlaczego? Bo to ja się w nim kocham, nie ty. Weź, Anka, to są tylko głupie zdjęcia. No ale okej, okay, jeżeli nie chcesz, to ty odwołam. Powiem, że nie dam rady. Nie no, spoko. Sorry, ale już nawet od ciebie jestem zazdrosna. Nie masz o co. Wiem. To jak, mogę pozywać mu to do tych zdjęć? Jasne, spoko. Na pewno wyjdą super. Wszystko jest okej. Okay. Nic nie jest okej. Okay. Prawdziwa przyjaciółka tak nie robi. Karolina dobrze wie, że kocham się w Arku od dawna, a zamiast pomóc mi się z nim umówić, sama daje mu się podrywać. Przecież wiadomo, że nie wybrał on ją do tej sesji dlatego, że się do niej nadaje, tylko dlatego, że ona mu się podoba. Anka udaje, że nic się nie dzieje, a przecież ja widzę, że jest zazdrosna. Okej, okay, rozumiem, że jest jej przykro, ale czy to jest moja wina? Ja się o te zdjęcia nie prosiłam. To Arek mnie wybrał. 14-letnia Małgosia, która chce zrobić wszystko, żeby mama zwróciła na nią uwagę, zaprosiła do domu przyjaciółkę Milenę. Dziewczyna ma opatrunek na ręce i liczy, że jak mama dowie się o wypadku na lekcji chemii, to nareszcie zainteresuje się nią. Małgosia wyolbrzymia całe zdarzenie. Jak było w szkole? Wszystko w porządku. Nie wszystko w porządku. Patrz, skaleczyłam się w rękę. Co się stało? Na chemii. Krew mi poszła tak, że pół klasy zachlapało. Ojejku, ale zajął się ktoś tobą. No, higienistka. Prosiłam ją, żeby mnie zawiozła na pogotowie, ale się nie chciało. I mam, słuchaj, to chyba powinien jakiś lekarz zobaczyć, bo nie wiem, może tam się jakieś zakażenie wdało. Wiesz co, myślę, że higienistka zdezynfekowała jakoś tą ranę, więc do wesela się zagoi. Mówisz tak, bo ja cię w ogóle nic nie interesuje. Jakbym umarła, to mnie też byś nie zauważyła. Nie wiem, co się z nią dzieje. Milenka, może ty wiesz? No wie pani, czasami człowiek jest denerwowany i sam nie wie dokładnie o co. Tak, ona się tak denerwuje już od dawna. Coraz mniej mi przy Piotrusiu pomaga, a jest mi potrzebna. To może ja pani pomogę. Dziękuję, kochanie. Nie, trzeba. Nie powinnam cię tak żalić.
Może wam zrobić jakieś herbatki? Nie, dziękuję. Same sobie zrobię. Co robisz? Mama Małgosi nie przejęła się skaleczeniem córki, dlatego teraz dziewczyna szuka sposobu, jak rozchorować się naprawdę. Muszę się rozchorować na tyle, żeby mama wreszcie zauważyła, że w ogóle istnieje. Będę sobie tutaj leżeć jak księżniczka, a ona będzie wokół mnie latać. Daj sobie z tym spokój, to jest naprawdę żałosne. Patrz, wiedziałam, że coś było z tymi ziemniakami. Coś ty znowu wymyśliła? Trzeba zjeść surowe ziemniaki, żeby się zatruć solaniną. Objawy są takie jak przy grypie albo ostrym zatruciu. Nie zrobisz tego. Więc to się zrobię. Wiesz co, ja idę do domu. Co ty, miałeś mi się pouczyć? Odechciało mi się. Cześć. Milena nic nie rozumie. Sama ma super rodziców i jest jedynaczką. Oni wszystko by dla niej zrobili. Chodzą z nią na zakupy, jeżdżą w góry na narty, chodzą do restauracji. A ja co? Jestem dla mojej mamy niewidzialna.